bardzo serdecznie na naszym kanale. I jak widzicie, jesteśmy teraz w samochodzie, ponieważ planujemy iść na zakupy. Pójdziemy do Teddy, do Kika i do Pepco. Pokażemy Wam, jakie są fajne nowości, jakie fajne rzeczy do kupienia i zobaczymy, czy powybieramy sobie coś, czy wrócimy z pustymi torbami do domu. Może mi się coś spodoba, może Tobie. Także dopiero to się okaże, kto z nas zrobi lepsze zakupy. Która z nas? Ale byłyśmy już w Lidlu i dorwałyśmy takie lody. Zauważyła je Oliwia, nie ja. Bardzo ładne są. To są takie donaty, więc myślę, że zrobimy testy na żywo. Czy są dobre, czy nie? O, a wyglądają one tak. Trochę będziemy Wam przelecić. One są truskawkowe. Ładniutkie, prawda? No ładnie. To masz tego, bo już go odpakowałam, a ty mi daj tamtego. Albo na razie tylko ty spróbuj. I co? Polecasz widzom, czy nie? Dobrze, to Oliwia je, a ja w tym czasie Wam przypomnę, żebyście nam klikali dużo łapek w górę, bo to jest dla nas mega miłe. Pamiętajcie również o subskrypcji naszego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, bo filmy dodajemy codziennie. W tygodniu o 15:30, a w weekendy o 8:30 i zapraszamy Was na jutrzejszy odcinek, w którym co będzie? Pierwszy raz będziemy grać z tatą. Wy? W jaką grę? W Rainbow Friends. Nie, w Roblox. Jutro będzie Roblox. Słuchajcie, pierwszy raz tata wystąpi na naszym kanale, prawda? I będziecie razem grać, także jeżeli jesteście ciekawi, to wpadajcie. Muszę chwilkę poczekać, aż Oliwia dokończy jedzenie tego loda i mamy specjalne pozdrowienia dla naszej fanki, która się nazywa Zosia Mielczarek i ona jest z Tuszyna. Tuszyn jest bardzo blisko nas, także serdecznie Ciebie pozdrawiamy. Dzięki, że nas oglądasz. Buziaczki lecą do Ciebie. Pierwszy sklep, do jakiego wchodzimy, to jest Teddy. Oliwia już mnie ciągnie za rękę. Poczekaj, nie tak szybko. Otwieram drzwi i zapraszam. Dzień dobry. Flamingi Ci się podobają? No. A zobacz, tutaj są ozdoby wielkanocne. To jakie jest śliczne. Tak jak owieczki, tylko że króliczki. Bardzo ładne. A zobacz, ten też jest bardzo uroczy. Może sobie kupimy jakieś nowe dekoracje. Co Ty na to? O, już patrzę, koszyczek. Wiem, musimy znaleźć takie plastikowe jajka. Okay. Zrobisz mi piękne pisanki. Ej, może kupimy sobie takie. A koszyczek może byśmy wzięły. Gdzie jest koszyk? Tutaj. Mamy. Możesz wrzucić. Mamy pierwszą rzecz. No bo mi się taka podoba. Okej. Okay. Ja ogólnie wtedy jestem bardzo rzadko, bo tutaj jest strasznie dużo rzeczy i nie ma jak przejść. Z reguły są jakieś porozkładane. O, znalazłam. Już tak szybko? Ale te już mają takie wzorki. To takie chcesz, czy może takie bez wzorków żadnych? Zastanów się. Nawet nie wiem, czy są bez takich wzorków. A tutaj jest taki dział handmade. Nawet są fajne naklejki. Zobacz, ile fajnych rzeczy można zrobić. Świetne, żeby komuś podarować na prezent. Akurat mamy serwetki w domu, wiesz, takie wielkanocne. O, pistolety na śmigusa dyngusa. Nie ma wody. Ja się nie boję. Ale jak będzie śmigus dyngus, to będę Cię atakować. A może trzeba kupić jakiś pistolet, a nie ma większych? O, to biorę rybkę. No dobra, no to po jednym. Po jednym? To Ty bierzesz sobie żółtą? Nie, i będzie może, wojna. Może zamiana. Że Ty będziesz miała żółtą, ja nie wiem. Dobrze, bo śmigus dyngus już jest za tydzień. To wrzucamy do koszyczka. No nie wierzę, zobacz jakie gąbki. Ta jest nawet smutna jedna. Nie, nie chcę takich gąbek. Idziemy dalej, idziemy na dział zabawek, dobra? A Ty jajka też wrzuć. Widzę, że przyciągnęły Cię jakieś takie do pływania różne rzeczy. To jest koło do pływania. Z jednorożcem. No okej, okay. Tylko nie wiem jaka jest cena, pokaż mi. 30 zł. Ale my dzisiaj przyjechałyśmy po inny asortyment. No dobra, wrzuć. Jak już robisz takie oczka, to co ja mam zrobić? Niech Ci będzie. Ja w to nie wierzę. Jaki obraz. Fajny. Ale fajny, fajny. Tak, taki oryginalny. I tutaj już mamy dział urodzinowy. Są piniaty. Jest ich bardzo dużo. Słuchajcie. A Ty już za 2 miesiące niecałe masz urodziny.
więc trzeba będzie coś pomyśleć. Świetna jest! Jaka kula dyskotekowa, czy wy to widzicie, jak ona się błyszczy? Nie, to nie jest bombka, to jest takie na imprezę. Zobacz, tutaj też masz dział taki urodzinowy i można zrobić jakieś fajne party, zorganizować. Czego się przestraszyłaś? Aha, okej, rozumiem. A ty znowu oglądasz te rurki. Gdzie jesteśmy, tam zawsze patrzysz na te rurki. Chociaż nie wiem, po co one w ogóle są i do czego one służą. A, tutaj jest coś pokazane, że z tego można jakąś muzykę wydobywać pewnie. Czy coś w tym stylu? Już wiem. Tutaj mamy jakąś taką skrzynkę, w której są jednorożce. I wydaje mi się, że tutaj mogą być jakieś promocje. Więc... Zobacz, jaka tutaj jest torebka ładna. Ładna czy nie? Tak. A ty co dorwałaś? To jest taki mały portfelik. A z tyłu popyt. Bardzo fajne. Ale jeszcze są różne kształty. Zobaczcie, ile tutaj jest torebek. Tu jest taki duży wybór. O, ta by się Oliwii spodobała. Właśnie idzie do mnie. Co jest ładnego? Jaki notes! Wow! Ogon syreni, bardzo ładny. Za 14. Mhm, 14 zł kosztuje. I mamy jakieś tajemnicze kulki. Czy to są po prostu takie zwykłe kulki ozdobne? Chyba tak. Tak. A ty je bardzo lubisz, prawda? Masz ich troszeczkę w domu. Nawet gdzieś tam na kanale ostatnio pokazywałaś. Powiedz mi, czy jeszcze tutaj coś ci się podoba? Tutaj jest chyba jeszcze dział zabawek. Ciekawe, czy to świeci, to jest może jakaś lampa? Nie wiem. Tutaj mamy Barbie i misie. Zobacz, jaki fajny pluszak awokado. Bardzo ładny. Może służyć nawet jako poduszka. Ha, nie wierzę, zobacz. Nie wierzę. Na takim patyku. No, ale lama to jest patyka. Chodź tutaj, nie tak daleko. Zaraz jeszcze tutaj zobaczymy, co jest. Ale wiesz co, nawet jakbym chciała ci coś kupić, to tak większość takich rzeczy to już miałaś. Nawet ten zestaw kiedyś miałaś. Balony. Happy birthday. A tak w ogóle, to blisko Teddy mamy Aldi i musimy tam zajrzeć, bo chcemy kupić Kinder Joy Harry Potter i zobaczyć, jakie figurki nam się trafią, tylko coś nie możemy znaleźć tych jajek, prawda? Mamy taki problem, że w każdym sklepie jest po prostu stara seria, a my chcemy tą nową serię. O Jezus! Co się stało? Tam pani troszeczkę hałasuje, rozkłada towar. No. Co masz fajnego? To jest chyba długopis albo ołówek długopis. Wow, z takim padem, to się nazywa pad? Nie wiem, ten taki kontroler, bardzo fajny. To jest długopis dla prawdziwych gamerów. Tak. Czyli też dla ciebie, bo ty bardzo lubisz grać w gry. Dla mnie. O, a zobacz, tu jest nawet jeszcze kalkulator w takim kształcie, żeby można było liczyć. Świetny jest. Wchodzimy teraz do Pepco i mamy nadzieję, że będzie mało ludzi. Już powinno być troszeczkę mniej, bo jest popołudnie. Coś już mamy. Pierwszego Olivia chwyciła taką poduszkę i tutaj jest niby taki przycisk, ale on nie działa. To nie jest przycisk. A według mnie jest. Nie. Nie? I mi się podoba bardzo ten oto koszyczek. Uroczy, prawda? Przepiękny jest. A ty robisz na żółto przecież. Wystrój robię na żółto, masz rację. Ale wiesz, jakby mi się spodobało coś, co nie jest żółte, to bym też wzięła. Jaka żarówka. To jest taka też ozdoba do powieszenia, na przykład na okno, o rany. Upuściłam, ale na szczęście nic się nie stało. To chyba jest plastik, tak myślę. A ja widzę coś takiego, co jest chyba kosmetyczką. Widzisz, jakie to jest ładne? Błyszczy się fajnie, nie? W tym świetle. Wiecie co, ogólnie tutaj nie ma nic ciekawego, ale... To jest super! O-o, złobuzowałam jedną ręką. Możesz mi pomóc to postawić? Czekajcie, chwilkę. O, bo spadło z półki. Wyjmiemy to czy nie? Nie.
tego nie, to może jakieś inne, bo to się gdzieś zaczepiło. To jest oczywiście też na śmigus dyngus. Taki sprzęcior wielki. Świetne, co? Ten pomarańczowy to jest z Rainbow Friends. Tak myślisz? No. Aha. Tak wygląda. Czyli tutaj trzeba wziąć do góry? Wreszcie. Ja nie chcę. Ja nie chcę. Okej, okay, to odstawiamy to z powrotem, tak jak było. Mam nadzieję, że mi się teraz uda. O, wspólnymi siłami jakoś dałyśmy radę. I wiesz co, chodź, pokażę ci, ile tutaj jest różnych laleczek. A to tutaj, misiu. LOL, słuchajcie, nawet jestem zdziwiona, że tutaj w tym sklepie można znaleźć takie rzeczy. I jakie tutaj są fajne zestawy. Tylko akurat ty już z tego wyrosłaś, prawda? Większość takich rzeczy to już posprzedawałaś, bo stwierdziłaś, że się tym nie będziesz bawiła. O, ale ty... Bardzo fajny plecak. Z małpką. Tylko Misaga boi się małp, tak? Czy coś w tym stylu? Nie lubię. Według mnie małpki są bardzo urocze. I myślę, że zaraz pójdziemy do Kika. Może tam znajdziemy coś fajniejszego. Bo tutaj te wszystkie zabawki to już są oklepane. Już je znamy. A w Kiku od razu na wejściu Olivia zauważyła taką bluzkę ze Snoopy. I dzisiaj jest jakaś promocja 20% na ubrania dziecięce i zabawki. Więc idealnie. Super, trafiłyśmy. Ale ty masz dwa stroje kąpielowe. Do lata jeszcze troszkę czasu nam zostało. Więc myślę, że dzisiaj jednak tego stroju brać nie będziemy. Co ty na to? Czy aż tak ci się bardzo on podoba, że musisz? Tylko zobacz, on jest taki całościowy. Widzisz to? Nie wiem, czy byś taki chciała. Chyba nie, co? Bo potem jest troszeczkę niewygodnie z takim całym. Czyli jednak go odwieszamy, bo chodzi o to, że jak się zachce na przykład siusiu, trzeba iść do toalety, to wtedy trzeba zdjąć taki strój w całości, prawda? I z tym o to chodzi, że jest po prostu niewygodne. A tak dwuczęściowy to można tylko dół zdjąć i już. No właśnie. O, i teraz już znowu mamy wielkanocne ozdoby. Wow. Co ci się podoba? Tam jest taki króliczek. Słuchaj, a mi się podoba ta owieczka, co stoi na tych nóżkach takich, co można ją brać tak do góry. Poczekaj, ja ją wyjmę i może sobie taką kupimy, co? Co jest wow? Jaka to rybeczka, świetna jest. Przepiękna. Jasne, że tak. O, a ja podwyższyłam owieczkę i jest naprawdę fajna. Ojejku, jaka śliczna. Co ty na to, żeby ją wziąć? Dobra, to jeszcze tylko zaraz zobaczę cenę, ale zobacz, ta ma oczy takie, a ta druga ma zeza. Która jest fajniejsza według ciebie? Ta. Tamta? Szalona jesteś. Ale wiesz co, ona jest bardzo droga. Ona kosztuje aż 120 zł. No nie wiem, czy ją brać, czy nie. A zobacz, ta... Już patrzę, to rebeczka kosztuje 12 zł, tylko czy ty będziesz w niej chodzić z nią? Bo ty masz różne torebki i wszystkie leżą. Ostatecznie bierzemy na razie tą torebkę. Z tą owcą muszę się zastanowić. Może znajdę gdzieś troszeczkę tańszą, ale widziałaś, jeszcze jest taka torebka. To nie wiem, która jest fajniejsza. Niebieska? Ty to w ogóle lubisz taki kolor, prawda? Mamy sztuczną trawę. Tylko gdzie my byśmy ją postawili? Chyba nie jest nam potrzebna. Znalazłaś mi skarpety? Ale ja nie wiem, czy ja bym w takich chodziła. W takich kolorowych? Naprawdę? Myślisz? Szkoda, że wszystkie rozmiary są takie duże, bo ja bym tobie kupiła. Naprawdę. Nie, ja w takim fiolecie to bym chyba nie chciała chodzić. Zresztą ja mało co chodzę w skarpetkach. Mhm, Snoopy. Czyli widzę, że znowu Snoopy robi się modny. I w końcu są zabawki. Wow, nawet jest ich sporo. I pamiętam, że kiedyś bardzo chciałaś tego pieska, który jest do tej pory. Gdzie jesteś? Tutaj jesteś? On kosztuje chyba 120 albo 130 zł, z tego co pamiętam. 130, on jest bardzo drogi. Jego kiedyś reklamowali. To jest taka jakby kość. Pilot. Aha, to nie wiem, co to jest. Jakiś magic balon? Coś w tym stylu, ale widzę, że tego pieska nie chcesz. No ale tak nie zwróciłaś teraz uwagi na niego. Może byś chciała dostać od zajączka wielkanocnego. Tak? Ale pytanie, czy będziesz się nie bawiła, czy będzie leżał i się kurzył? Będę się bawiła. Okej, okay, to zajączek to przemyśli, dobrze? Zajączku, proszę.
Oliwia gdzieś pobiegła i mnie tutaj zostawiła, więc sama wam pokażę na przykład świnkorożca. Nie wiem, co to ma być. Jesteś, o rany, jaka myszka mini jest z ciebie. I jak ci pasuje do szaliczka, ten szaliczek dostałaś od jakiejś swojej widzki kiedyś. I teraz nosisz, bo jest przepiękny. Także jeszcze raz serdecznie za ten szaliczek dziękujemy. A jeżeli wy macie ochotę coś wysłać do Oliwii, to tutaj na dole wklejamy wam dane do naszego paczkomatu. Tam, gdzie numer telefonu, wpiszcie swój, a do nas przyjdzie powiadomienie na e-mail, że idzie do nas paczucha. I ja tą świnkę odkładam, bo mi się nie podoba. Mi się podoba. Coś ty, jest jakaś taka nieładna, według mnie, ale każdy ma inny gust. Ja myślę, że kolejny pluszaczek jednak nie jest nam potrzebny, więc odkładamy go tutaj. O, jaki kurczak. Kurczak dla psów. I znowu mamy dział urodzinowy i będę musiała poszukać cyferki 6, bo już niedługo Oliwia będzie miała 6 urodziny. Jesteśmy już w samochodzie. Oliwia przy kasie dorwała taką oto piękną bluzkę. Oj, chyba nie widać wzoru. Urocza. I dzięki temu, że dzisiaj jest promocja, zapłaciłyśmy tylko 12 zł. Więc super. Bardzo nam się to opłacało. I zaraz jeszcze pojedziemy na zakupy spożywcze. Gdzieś tu miałam taką kartkę i mi zginęła. Kartka się znalazła. I mamy 3 pytanka od Amelki Marzec Żugaj. Czy jesteś gotowa, żeby na nie odpowiedzieć? A chodź do mnie bliżej, to cię będzie lepiej widać. I pytanie numer 1. Czy nie jest ci szkoda zabawek, które zaczęłaś sprzedawać na Vinted? Nie? My już, słuchajcie, sprzedałyśmy bardzo dużo zabawek, mało co tam zostało, ale ogólnie zapraszamy was, tutaj macie nazwę do naszego konta, na pewno jeszcze z dokupienia na przykład samolot do Barbie, którym się nie bawisz. Oliwia już ma zaraz 6 lat i sama świadomie mówi, czym się będzie bawiła, a czym nie. I to, co chcesz po prostu sprzedać, to sprzedajemy. Pytanko numer 2. Czy kiedykolwiek wstałaś lewą nogą? Nie? Zawsze wstajesz prawą? Czy przebijesz kiedyś uszy, nie żeby wiem. Mieć kolczyki? Na razie się boję, więc w tym wieku jeszcze nie. Jak Oliwia powie, że chciałaby, to zabieram ją gdzieś do kosmetyczki, czy gdzie to tam się idzie. Nie, to jest chyba pincer, tak? Czy jak to się nazywa? I po prostu zrobimy, żebyś miała piękne kolczyki na uszach. No właśnie. I zadanie jest dla ciebie, ale teraz tego nie możemy zrobić, bo jesteśmy w samochodzie. Biegnij z salonu do swojego pokoju w 7 sekund. Jestem przekonana, żebyś to zrobiła nawet w 3 sekundy. Więc także to zadanie uważam, że na bank by się zaliczyła. Jeszcze mamy pytania od Julki. Jakie słodycze lubisz najbardziej? Czy są takie? Ja myślę, że lubisz te szokobąsy, lubisz Kinder Joye. O rany, miałyśmy jeszcze zobaczyć te Kinder Joye w sklepie, także zaraz tam pójdziemy. Tak. I co ty jeszcze lubisz? Ogólnie Oliwia to lubi wszystko poza gorzką czekoladą. Kiedyś jadłaś gorzką czekoladę, a teraz już nie chcesz. Nie. Kim chciałabyś zostać w przyszłości? Nie wiem. To jest za trudne pytanie, prawda? Jeszcze masz troszkę czasu, żeby się zastanowić. Może będziesz youtuberką, a może będziesz gamerką, może będziesz grała. A może będziesz lekarzem? Nie wiadomo. Frytki czy pizza? Proste pytanie. Frytki. Oliwia nie lubi pizzy. A dzisiaj mi zadałaś takie pytanie, co wolę, sushi czy pizzę, prawda? A ja nie wiem, bo zależy jaki dzień, prawda? Co bardziej mi się chce jeść. Ja sushi. Też lubisz bardzo sushi. I wczoraj wieczorem Oliwii zachciało się sushi i tata Oliwii musiał szybko po nie jechać, prawda? Bo tak bardzo ci się chciało. Raczej my. No my pojechaliśmy, tak. Jakie jest twoje marzenie? To pytanie też często pada. O, wszystkie twoje marzenia na razie się spełniają, prawda? No właśnie. Ja bym chciała ten srebrny przycisk na YouTubie, także musicie klikać dużo subów. Ty to złoty, ojejku, to do złotego to nam bardzo dużo brakuje. I oczywiście pozdrawiamy Amelkę i Julkę, które przysłały nam te pytania. Dziękujemy, że nas oglądacie, buziaczki lecą do was. I to już byłoby chyba wszystko w naszym dzisiejszym odcinku. Mamy nadzieję, że przegląd nowości wam się spodobał. Pamiętajcie zostawiać nam łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. I do zobaczenia w jutrzejszym odcinku. I to nie będzie bezstrzakowy odcinek, nie, nie, tylko z tatą. Także pa, pa, całusy 102.